Witajcie moi drodzy, tu Jasnowidz Nazar, wizje w punkt. Kochani, witam Was 5 sierpnia 2021 o godzinie 20. Witam Was dzisiaj, to jest w czwartek, chociaż ja na pewno ten film puszczę w piątek, dnia następnego. Moi drodzy, dzisiaj będę wspomagał się podczas wizji kartami. Ale nie będzie to tarot z jasnowidzeniem, tylko poszedłem za pewnego rodzaju waszym tropem. Wielu z was w dniu urodzin kanału, a więc 3 sierpnia 2020, pisało do mnie, że ma pan tyle sprawdzonych wizji, że zapewne jest pan jasnowidzem korzystającym z wyroczni Akaszy, z kronik Akaszy, że tam jedna pani napisała mi, że ja zapewne mam dostęp do kronik Akaszy. I przyznam się Państwu, że ja oczywiście o kronikach Akaszy słyszałem, ale nigdy nie zgłębiłem tego tematu tak, jak zrobiłem to teraz. I może będzie to jeden z przyszłych filmów. Jasnowidzenie na przykład, a kroniki Akaszy. Zobaczymy. Moi drodzy, coś w tym chyba jest, bo wizji sprawdzonych, jak na kanał, który ma dopiero rok, na podstawie moich filmów, no mieć ponad setkę sprawdzonych wizji i to ogromna z nich liczba właśnie w punkt, nawet z dokładnością terminów, to jest coś. Coś, za co Panu Bogu, coś, za co Wszechświatowi dziękuję. Kto wie, może faktycznie jasnowidz, na przykład ja, skupiając się nad danym problemem, nad danym tematem, może jakoś wertuje te kroniki Akaszy. I tak właśnie wertując internet, natknąłem się na coś takiego jak książka Gabriel Or, nie wiem czy dobrze to czytam, Wyrocznia Kronik Akaszy, Jesteś Kochany. Jest to książka bardzo fajna, ale odnosi się ona do kart, które są dołączone do tej publikacji. Jest to 44, są to 44 karty, bardzo ładne. Tu jest taka modlitwa otwarcia Twoich kronik Akaszy. Na pewno tego nie będę praktykował. Ale zobaczcie same karty. Te rysunki. O. Piękna, piękna. W ogóle lubię postacie, jak są na kartach. Spójrzcie. Jaka dobroć bije z tej karty. Jaka dobroć z tej postaci, która została opisana, pokazana. Nawet tu jest karta gniewu. Spójrzcie. Niby gniew. Prawda? Ale w jakim pięknym wydaniu. Wiara. Wiara. Są piękne te karty. Wspólnota. Z dość głębokim przesłaniem. I dzisiaj właśnie, pochylając się nad pytaniami, które do mnie nadesłaliście w ramach serii 100 pytań do Nazara, którą za moment zacznę, będę się właśnie uzupełniał tymi kartami, kartami kroniki Akaszy. Z samej ciekawości. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja lubię tarota, bo na tarocie bardzo dobrze się znam. Tarota zgłębiłem dość dogłębnie. Można powiedzieć, tarota umiem i tarot umie mnie. Natomiast tutaj to jest dla mnie nowość, ale zobaczymy jak pójdzie. Zawsze był tarot z jasnowidzeniem, teraz będzie kroniki Akaszy jako rodzaj też i jasnowidzenia, jako wspomożenie się przy odpowiedziach na wasze pytania. Zaczynamy. Powiem wam, że wczoraj wpadła do mnie informacja, bodajże wysłana, ale już nie pamiętam, czy do mnie na WP, czy na Onet,
na maila? Już szczerze nie pamiętam. No, żebym wziął udział w loterii Narodowego Programu Szczepień. Ja zapomniałem, moi drodzy, o tym. Chyba nie mówiłem wam, ale pamiętacie, ja to przepowiedziałem. Ja kiedy robiłem wizję na początku tego roku, jakoś to było, to wspomniałem, że będą nagrody za szczepienia, że będą nagrody. Oczywiście nie pamiętam, czy użyłem słowa loteria, czy nie, ale mówiłem, że będą nagrody dla zaszczepionych. Ale powiem coś jeszcze wam ciekawego. Całkiem niedawno jedna z osób spytała mnie się w komentarzu, to był pan, czy on będzie przymuszony do szczepień, bo przez swój zakład pracy, przez pracodawcę. Ja się nad tym chciałem pochylić, i pierwsza myśl, która mi przyszła, a ona zawsze jest najcelniejsza, i to mu napisałem, to było takie słowo: poczekaj, bo zyskasz materialnie na tym, że poczekasz, że jeszcze nie przyjmiesz igły. Że jeszcze nie przyjmiesz igły. I ja się to mu napisałem, po czym ten pan mi odpisał chyba podziękowania, z tego co pamiętam. I znowu wpadła mi taka myśl, którą się teraz z wami podzielę. Otóż ja wiem, że teraz jest ta loteria Narodowego Programu Szczepień, którą przepowiedziałem na początku tego roku, bo powiedziałem, że będą nagrody dla zaszczepionych, ale wiecie, co mi teraz na myśl przychodzi? Że ludzie jeszcze nie zaszczepawkowani będą wbrew pozorom przez jakiś krótki moment mogli zyskać na tym, przez krótki moment, finansowo, że będą otrzymywać oficjalne z budżetu państwa jakieś pieniądze, nieduże, ale będą zobowiązani do zaszczepienia się. Jakieś mi przychodzi bony, talony, czy jakieś na zakupy, vouchery, czy... Kochani, to mi przychodzi na myśl, że oczywiście swoją drogą Loteria Narodowego Programu Szczepień, którą przepowiedziałem, ale też przychodzi mi na myśl, że kto się wstrzymał, ten materialnie zyska, ale na krótki czas to będzie. Na krótki czas. To długo nie potrwa, bo nie przyniesie też dużego zainteresowania. Ale taka regionalnie będzie podejmowana decyzja. Mówiłem wiele miesięcy temu, że będzie problem z kawą, że będą ceny kawy wzrastać, że może okazać się, że w Europie nie będzie kawy, że jej zabraknie. Przypomniała mi to jedna z naszych sympatycznych widzek, wysyłając mi link do forsal.pl, gdzie jest artykuł: śnieg w Brazylii, mrozy zagrażają uprawom kawy, trzciny cukrowej i pomarańczy. To jest artykuł z 30 lipca. Na południu Brazylii w czwartek gwałtownie spadły temperatury, a w nocy wystąpiły opady śniegu. Niektórzy dorośli mieszkańcy zobaczyli śnieg po raz pierwszy w życiu, poinformowała w piątek agencja Reutera. Mrozy zagrażają uprawom kawy, trzciny cukrowej i pomarańczy. Na TVN Meteo. Fala mrozów w Brazylii. To z 1 sierpnia. Fala mrozów w Brazylii. Rolnikom zmarzły plantacje kawy. Z powodu fali chłodu, która ogarnęła Brazylię, rolnikom zmarzło około 11% całkowitej powierzchni plantacji kawy. W kraju, który jest jednym z największych światowych eksporterów tego typu ziaren, ceny wzrosły już siedmiokrotnie. Rolnicy obawiają się, że rośliny trzeba będzie całkowicie wyciąć. I tutaj jest w artykule mowa też o tym, że może to sięgnąć 70% plantacji kawy. A więc rzeczywiście, tak jak przepowiedziałem,
ceny mogą wzrosnąć i to niebawem kawy, warto sobie kupić zapas. W ogóle warto mieć zapasy i to z wiadomego powodu. Tak, to sprawdzona wiza. Pani bardzo serdecznie dziękuję, że pani mi o tym przypomniała. W jednym z filmów, nie wiem, sprzed miesiąca, dwóch, już nie pamiętam, mówiłem o tym, że i wskazywałem regiony w Polsce, w których będą obostrzenia, w których będzie lockdown. Kochani, trzeba powiedzieć, że wcelowałem w punkt. Jest artykuł na gazeta.pl, który ukazał się 45 minut temu, którym regionom zgodnie z planami rządu grozi przywrócenie obostrzeń. Podlasie i nie tylko. Tereny z niskim poziomem wyszczepienia będą w pierwszej kolejności podlegały wprowadzeniu obostrzeń, bo tam jest większe ryzyko transmisji koronawirusa, zapowiedział w środę minister zdrowia pan Adam Niedzielski. Zgodnie z zapowiedziami rządzących, restrykcje powrócą, jeśli dobowa liczba zakażeń będzie utrzymywać się powyżej 1000. Które województwa zostałyby w tym momencie objęte lockdownem? Podkarpacie, Lubelszczyzna, Podlasie oraz Warmia i Mazury. Moi drodzy, rząd nie wyklucza wprowadzenia restrykcji w najmniej wyszczepionych regionach, jak dotąd przewodzi Podkarpacie. Bierzemy pod uwagę regionalizację obostrzeń. Decydować będzie poziom wyszczepienia. I ja o tym mówiłem. Wskazywałem właśnie te regiony. Ja chyba nie wskazałem dokładnie Warmii i Mazur w całości, tylko wskazałem tą południową część Warmii i Mazur. Jeszcze do tych regionów chyba dołączyłem część Świętokrzyskiego, z tego co pamiętam. A więc Podkarpacie, Lubelszczyzna, Podlasie, Warmia, Mazury i jeszcze chyba część Świętokrzyskiego, jeśli dobrze pamiętam. Kolejna sprawdzona wizja. A pamiętacie, moi drodzy, sprzed pół roku wizję, bo to wizja z początku tego roku, o tym, że PiS będzie liczył szable, że Zjednoczona Prawica będzie liczyć szable, że zabraknie posłów. I powiedziałem, że rząd w tym roku będzie się sypał. Nie za 3,5 roku, w tym roku. Koalicja z PiS wisi na włosku. Liczymy głosy, podało Radio Z. Moi drodzy, liczymy głosy, liczymy szable. Zaostrzają się tarcia między Jarosławem Gowinem i jego partią a PiS. Oliwy do ognia dolała dymisja z rządu wiceminister rozwoju Anny Korneckiej, bliskiej współpracowniczki Gowina, za jawną krytykę Polskiego Ładu. Nie można podważać fundamentów i manipulować danymi, powiedział w czwartek w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. Zjednoczona Prawica ponownie jest na krawędzi rozłamu. Nasilają się tarcia wskutek kolejnego sporu PiS i porozumienia Jarosława Gowina. Koalicjant partii Kaczyńskiego kwestionuje część z planowanych zapisów Polskiego Ładu. Kaczyński gotów wyrzucić Gowina. Morawiecki też ma go dość. Konflikt w koalicji wokół Polskiego Ładu staje się coraz ostrzejszy. Obie strony okopały się na swoich pozycjach i nikt nie ma zamiaru ustąpić. Aha, no to sprawdzona wizja. Moi drodzy, mówiłem o liczeniu szabel. Powiedziałem nawet, że 10 głosów zabraknie. Kochani, chcę powiedzieć jedną rzecz, że... Och, mam Besię, muszę wpuścić. Poczekajcie, moi mili. Wszystkie trzy czekać. Zaraz damy dzonko. Tak? Wszystkie głodne. Trzeci raz już dzisiaj. O, i nie wyłączyłem. Szkoda. Kochani, myślałem, że wyłączyłem. No musieliście tego wysłuchać. Tak to jest, jak się ma pełno kotów i wiadomo. Jeszcze mam Besia, ma taką tendencję, że łapką skacze na klamkę od drzwi, żeby mu otworzyć. Ale o czym mówiłem? Aha, o 10 głosach. Kochani, 10 szabel. Mówiłem o tym właśnie na początku, wiele miesięcy temu, że zabraknie tych głosów.
Ale to nie będzie koniec, dlatego Zjednoczonej Prawicy jeszcze. Ja się dzisiaj zastanowię, czy w tym filmie, czy do czego to doprowadzi ta sytuacja, do czego doprowadzi odejście tej pani wiceminister, czy Gowin podejmie decyzję o opuszczeniu rządu, czy też zostanie z niego wypchnięty. Na pewno nad tym się zastanowię jako jasnowidz, na pewno zrobię na ten temat wizję. Dzisiaj, przy was. Ale pamiętajcie jedno, że PiS, Zjednoczona Prawica jest w stanie te 10 głosów sobie dokoptować. To się uda. Ale zawsze mówiłem, gwoździem do trumny, tym przysłowiowym gwoździem do trumny, to nie będzie Jarosław Gowin. To będzie niestety Solidarna Polska. I zawsze powtarzałem, Zbigniewie, Zbigniewie, przyczynisz się do upadku rządu, a przez to do upadku Polski. Bo to będzie na takiej zasadzie, jeżeli odejdzie 8. 8 mi się teraz skojarzyło. No na przykład 8 posłów Gowina, albo 8 z iluś tam, nie wiem ilu on ma, posłów Gowina, to jeszcze da się dokoptować. Ale jeżeli zabraknie 10, 11, tego się nie uda. I tutaj mam wrażenie, że to jest ugadane z Ziobro. I to Ziobro, ten przysłowiowy gwóźdź do trumny Zjednoczonej Prawicy dołoży. Ale nad tym się pochylmy. Słuchajcie, tutaj Tok FM podało 4 sierpnia wczoraj, 4 sierpnia 2021, rolnicy blokują drogę, chcą rozmawiać z premierem o epidemii ASF. Grożą protestem w Warszawie. Przecież ja to przepowiedziałem. Wyraźnie mówiłem. Kilka tygodni temu, może miesiąc, może dwa, że będą strajki rolników, że rolnicy wyjdą i wiązałem to właśnie z ASF-em. Pamiętam, była ta wizja, kiedy powiedziałem, byłem zbulwersowany, bo widziałem płaczących rolników nad swoją trzodą chlewną, wyprowadzane maciory z prosiętami, mordowane na oczach rolnika. Widziałem to, płakałem, można powiedzieć, razem z nim. Pamiętam tą wizję. A więc macie, kochani moi drodzy, mili przyjaciele. Ach, coś tutaj dalej mam. Aha, o strajku rolników. Okej. Macie, moi drodzy, kochani przyjaciele, kolejne naręcze, można powiedzieć, taką wiązankę szczęśliwą, kolejnych argumentów, którą możecie wykorzystać, rozmawiając ze swoimi bliskimi, przekonując do tego, co jest najważniejsze. Do tego, co jest najważniejsze. Moi drodzy, to co? Zaczynamy? 100 pytań do Nazara? Zaczynamy. Pierwsze pytanie. Dlaczego jest tak dużo karetek na sygnale, radiowozów? Do czego to jest potrzebne? Dlaczego jest tak dużo karetek czy radiowozów na sygnale? Powiem w ten sposób. Ja tego nie zauważam, bo to wynika z tego, że mieszkam na wsi. Tutaj karetka, jeżeli się pojawi, no to raz na rok. Może radiowozy częściej, bo tak nieraz bywa, że no jakiś mąż sobie popije, czy ktoś sobie popije i po prostu no, wzywana jest przez współmieszkańców czy sąsiadów policja, żeby zaprowadzić porządek. Te tematy mi są obce. Natomiast dlaczego? Jeśli tak jest, to myślę, że jest to pewnego rodzaju forma
przyzwyczajania społeczeństwa do tego, co może nadejść. Do tego, co może nadejść. Wielu z was przecież pisze, że widzicie coraz częściej jakieś wojskowe samochody, czy przelatujące wojskowe samoloty. Jest to prawda, jeżeli chodzi o samoloty, bo faktycznie jakby ruch troszeczkę, ale wojskowy właśnie, się wzmógł. Nieraz, a to nie miało miejsca w zeszłym roku. W tym roku to tak jest, że, a szczególnie od czerwca, że niebo przeszywają te super szybkie samoloty. I to taki jest ten dźwięk taki dudniący w tych chmurach, taki jakby właśnie przebijały te samoloty tą prędkość dźwięku. Czyli to jest bodajże 500 km na godzinę, tak? Sprawdziłem przed chwilą, bo głupotę bym powiedział. 1225 km na godzinę. Tak. A na sekundę 340 metrów. Jakoś coś takiego. Moi drodzy, to jest prawda. Jesteśmy do czegoś, moim zdaniem, przyzwyczajani. Pytanie do czego? Mam takie wrażenie, do dwóch sytuacji. Po pierwsze, jest ta fala. Ta, o której teraz mówią, nie wiem, jak ją nazwałem, chyba czwarta, tak? Mówi się delta, nie delta. Moi drodzy, to jeszcze nie będzie tak straszne. Ja wam powiedziałem w jednym z filmów, że już przestaną później mówić o fali. Pamiętacie, co powiedziałem, że w zeszłym roku, to było prawie rok temu, że każdy region w Polsce będzie miał swojego świrusa i że każdy kraj będzie miał swoją odmianę? To ja powiedziałem. O tej krajowych odmianach to się już praktycznie na naszych oczach realizuje, natomiast regionalne jeszcze nie, bo jeszcze do tego nie doszli chyba naukowcy, tak mi się wydaje. A na pewno nie wtedy, bo ja nie śledzę wszystkiego, a na pewno nie wtedy, kiedy o tym mówiłem. Moi drodzy, to będzie najniebezpieczniejsze. W pewnym momencie, już wiem, o co chodzi, tylko nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Mam pomysł. To będzie dużym zaskoczeniem, co zaraz wam pokażę, bo jeżeli czegoś nie mogę powiedzieć, to przynajmniej wam napiszę. A ja zawsze jestem szczery. Zobaczcie. To chciałbym wam powiedzieć. Przeczytajcie sobie to, co napisałem. Moi drodzy, i to może być tym zaskoczeniem dużym. Mnie w ogóle zastanawia to, że ja od roku czasu odczuwam, że będą odmiany regionalne, nie tylko krajowe i że jeszcze o tym się nie mówi. Mnie to po prostu zaskakuje. Przynajmniej ja do tego nie doszedłem, żeby o tym mówiono. A to wtedy pozwoli nam pokonać. I wiecie, co mi się skojarzyło? Osocze w Polsce. Teraz mi się skojarzyło. Skojarzyło mi się, że kto wie, czy czasem właśnie to nie nasi naukowcy dojdą do tego wniosku, że chodzi tu o odmiany też regionalne, czyli mutacje regionalne. I
Jeśli słuchają naukowcy, lekarze, pomyślcie o tym. Bo ja od roku czasu, a nie uważam się za najgorszego jasnowidza, od roku czasu mam te myśli o tych regionalizacjach. Tu chodzi o to, żebyście brali osoczet ozdrowieńców z tych obszarów tu, różnych. I wtedy trzeba myśleć o iglicach. Regionalne odmiany. Dziwne. Taka mi myśl przychodzi za mną od długiego czasu. To chcę powiedzieć, do czego przyzwyczajają nas, że te karetki są radiowozy na sygnałach. Właśnie do tego, o czym powiedziałem. Czyli, że ta delta, to wszystko, to jeszcze nie jest nic takiego, co będzie straszne, ale to, co po tym przyjdzie, to będzie ogromny ból. To będzie po prostu złe. Nie chcę straszyć. Ja jestem jasnowidzem nie po to, by straszyć. Będziecie słyszeć, koteczek się malutki bawi. O, proszę bardzo, no. Znalazł coś sobie na ziemi i się po prostu bawi. Kciki. Kciki. To jeszcze dziecko jest. Zobaczcie. Jakiś klocek chyba jest, bo... Wpadło. Taka zabawa. Więc do tego jesteśmy przyzwyczajeni. A z drugiej strony... Też tutaj mam takie spisane pytanie, jakie mi zadaliście odnośnie Abramsów, ale zaraz, po co nam Abramsy? A jak myślicie, po co w sytuacji, kiedy budżet państwa w Polsce jest tak zagrożony olbrzymim deficytem, dziurą budżetową, jak w kasie państwa widać pustkę. No to, że oni mówią, że mają 12 milionów czy miliardów dodatku, kochani, na plusie. 100 tysięcy małych sklepów w Polsce zostało zamkniętych. W Polsce zamknięto ponad 100 tysięcy sklepów. Oczywiście w dekadę. W dekadę w Polsce zamknięto ponad 100 tysięcy sklepów. Choć w ostatnim półroczu ich liczba niemal się zmieniła, to w wielu segmentach sprzedaży detalicznej kryzys związany z pandemią dopiero zacznie zbierać żniwo. Pisze www.rp.pl. Na koniec lipca 2021 liczba sklepów w porównaniu z końcem 2020 zmieniła się tylko o 0,1%. Na koniec lipca 2022 w Polsce działało nieco ponad 376 tysięcy punktów handlu detalicznego. W ostatnich 10 latach z polskiego rynku zniknęło niemal 85 tysięcy punktów, a rynek skurczył się o 22%. Trend powoli zaczął wyhamowywać w 2017 i 2018 roku. W ostatnich 7 miesiącach najczęściej likwidowane były sklepy z artykułami zbiorowymi i piśmiennymi, jak również z artykułami używanymi, obuwiem i galanterią, a także tytoniem i wyrobami mięsnymi. Wśród najszybciej kurczących się sektorów są także apteki, których zamknięto 164. Ja bym tak chciał przeczytać, że wzrasta liczba, prawda, że rośnie, a nie, że się kurczy, że coraz mniej i tak dalej. Kiedy ja słyszę, że jest jakiś przyrost, że w Polsce nie ma, że nie ma żadnych problemów, no po prostu no nie chce mi się wierzyć, bo... Wszystkie inne kraje dookoła mówią o tym, co przyniosła im pandemia, że jest to negatywne. Tylko w Polsce się okazuje, że pandemia przyniosła samo dobro. Samo dobro. Wzrost budżetowy, zero problemów. Samo dobro. Ja na taką fikcyjną politykę się nie zgadzam. I takiej fikcyjnej polityce mówię nie, dlatego że koszty takiego koloryzowania będziemy ponosić w przyszłości olbrzymie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli teraz się koloryzuje, to
w niedalekiej przyszłości nawet do kilku miesięcy, może okazać się, żeśmy przespali czas, który był na to, aby temu zapobiec, aby tą pogłębiającą się dziurę po prostu sklejać. Był czas. No, myśmy przegadali na chwalenie się. Chcę powiedzieć, moi drodzy, że to pytanie, dlaczego te karetki są bardziej widoczne, dlaczego te straże, policja i tak dalej na sygnałach, ma odpowiedź jedną. Jest związana z tym kolejnym pytaniem: po co nam abramsy? Właśnie nie kupuje się czołgów, nie kupuje się uzbrojenia, kiedy ma się taką dziurę budżetową. Bardziej, a ten rząd przyzwyczaił nas do tego, że rzuca pieniądze w teren, w ludzi, bez ładu i składu w ludzi. Prawda? Więc, no coś tutaj jest nie na rzeczy, tak jakby ten rząd nie działał zgodnie z własną polityką. A coś więcej musi wiedzieć. Jeżeli premier rządu, wicepremier do spraw bezpieczeństwa w tym samym czasie organizuje tajne zebranie Sejmu, w którym mówi, cytuję: Władimir Putin posiada plany inwazji na Polskę. Później w międzyczasie pan Jarosław Kaczyński daje wywiad do planeta.pl, w którym odpowiada na pytania dziennikarza i mówi wprost o tym, że Polska jest w olbrzymim zagrożeniu, że już musimy się szykować, że zagrożenie jest ze wschodu. W międzyczasie są kupowane Abramsy. W międzyczasie Polska, słuchajcie, polska zbrojeniówka podpisuje umowę o tym, żeby budować statki podwodne bodajże i jakieś inne, gdzie nie budowano ich od wielu, wielu lat, a może i od co najmniej 10 lat, więc to będzie po prostu dość trudno logistycznie zrobić, ale jest to możliwe. To ja sobie myślę, że odpowiedź na to pytanie, po co te karetki na sygnałach, po co ta policja i tak dalej, że już padła. Po pierwsze, przyzwyczajanie nas do tego, co będzie po tej fali, bo to będzie straszne. I przyzwyczajanie nas do tego, że coraz częściej na polskich ulicach będziemy widzieć, i tu chcę powiedzieć, wojsko. Coraz częściej. To będzie na wielu obszarach. Wojsko uzbrojoną w twardą amunicję, nie wiem, czy tak się mówi, w ostrą, przepraszam, amunicję, policję. Będziemy obserwować większą agresję władzy wobec społeczeństwa. Większą agresję władzy wobec społeczeństwa. Nastawianie przez władzę społeczeństwa przeciw społeczeństwu. Taka mi myśl przychodzi. Kolejne pytanie. Aha, karty. Bo chcę się tutaj kartami. No to przy was. Po co te karetki są widoczne? Po co to wszystko? Po co to jest wszystko na sygnale? Z czym to jest związane? Do czego jesteśmy przyzwyczajani? O co tu chodzi? Na każde pytanie będę takie karty losował z kroniki Akaszy. O co tu chodzi? Do czego jesteśmy przyzwyczajani? Co ta przyszłość ma przynieść, że oni tak. Zdrowe granice. Zdrowe granice cię ochronią, lecz nigdy nie zamykaj serca. O co chodzi? I zobaczcie, tu jest postać z kluczami. Chciałbym powiedzieć, że ja powiedziałem to. Chodzi o dwie kwestie. Zobaczcie, ja powiedziałem, że dwie kwestie zdrowia, bo powiedziałem o świrusie, a druga o wojsku, o zagrożeniu wojennym. Po prostu. Jesteśmy zagrożeni od nieprzyjaciela ze wschodu. I to jest coraz bardziej widoczne i coraz bardziej jasne. Każdy, kto zaprzeczy temu, no jest po prostu kłamcą albo ślepcem. Chcę powiedzieć, że ta karta dała odpowiedź. Zdrowe granice. W tym nawet słowie. Chodzi o zdrowie i chodzi o polskie granice. Tyle. A gdyby tak zwrócić uwagę na numer, ten numer karty to był 44. A jego liczba to 44. Czyli bardzo ważna karta. Bardzo ważna
karta. Kolejne pytanie, które sobie zapisałem. Co będzie, kiedy już się to wszystko skończy? Jacy będziemy? Jaki będzie świat? Co będzie, kiedy już się to wszystko skończy? Jacy będziemy? Jaki będzie świat? Ciekawe pytanie, a trudna odpowiedź. Dziś rozmawiałem, moi drodzy, z panią, która pracuje w ośrodku opiekującym się dziećmi niepełnosprawnymi i młodzieżą męską, która współpracuje z siostrami zakonnymi. I ta pani mi powiedziała coś takiego, bo rozmawialiśmy o różnych rzeczach, ona mnie tam o pomoc prosiła. Pozdrawiam panią Ewę. I ona mi powiedziała tak, że ona ma w sobie spokój, bo ona tak ciężko tam pracuje, nad każdym dzieckiem się trzeba pochylić. Mówi tak, ona nie słucha telewizji, nie słucha radia, ma wszystko wyłączone, a tam w ośrodku tak, co wejdzie do tego pomieszczenia, to tu telewizor włączony. Tam gra na flecie, tam jakieś dźwięki z siebie wydaje osoba. Tam jakaś gra na komputerze, tam coś innego. Ona wracając do domu też stara się zachować ciszę i spokój. I tak sobie myślę, jeśli chcesz być spokojny, jeśli chcesz mieć sobie ciszę i spokój, trzeba po prostu wyłączyć chyba te media wszystkie. Chyba wyłączyć. Wtedy człowiek, nie zdając sobie sprawy, co się dzieje wokół, chyba jest spokojniejszy. I ja do tego doszedłem. Do tego doszedłem wiele lat temu. Nie słucham telewizji, nie słucham radia. Jedynym źródłem informacji jest internet. A na to mam bardzo mało tutaj na wsi czasu. I faktycznie człowiek jest spokojniejszy. Ja bardzo przeżyłem to, że ujawniono rzekomo mój adres, bo zabrano mi w ten sposób spokój ducha. Spokój ducha dzisiaj też. Podjechały dwa samochody, jeden srebrny, drugi niebieski. Nie będę zdradzał marek. I nawet ten niebieski był tak perfidny, że stanął naprzeciwko moich ogień. Tutaj od ulicy wzbudził też niepokój sąsiadów. To bardzo przykre. I mam nadzieję, jeżeli ta osoba słucha, że to się więcej nie powtórzy. Bo nie ukrywam, że sąsiedzi chcieli wezwać policję. Tym bardziej, że było widać pewnego rodzaju nagrywanie, prawda? Co jeszcze? Chcę powiedzieć, jaki będzie już, jacy będziemy, co będzie, kiedy już się to wszystko skończy, jacy my będziemy, jaki będzie świat. Nawiązałem do ciszy, którą kocham. Myślę, że będzie to cisza. Myślę, że z jednej strony telewizja i radio są dobre, bo to zawsze źródło informacji. Ale z drugiej strony zwróćcie uwagę na to, że te informacje nigdy nie są pozytywne. Że te informacje są takie smutne, przerażające, dołujące. Nie słyszy się, że nie wiem, w jakimś kraju jest duży przyrost naturalny, rodzą się dzieci, kraj się rozwija. Nie, o tym nie powiedzą, ale powiedzą, że w tym kraju umarło tyle i tyle, a to z tego powodu, a to z tego, a jeszcze teraz jest mowa o świrusie, więc tym bardziej się nakręcają. Moi drodzy, właśnie jaki będzie ten świat po tym wszystkim? Świat spokoju. I będzie dużo spokoju. Ludzie zwrócą uwagę na to, że jesteśmy, i to o tym mówiłem wielokrotnie, i to chcę podkreślić, elementem ekosystemu Ziemi. Że jesteśmy w tym łańcuchu ziemskim bardzo ważnym elementem. Bardzo ważnym elementem. Zobaczcie, mówi się cały czas, że trzeba ratować ziemię, że trzeba ratować przyrodę, naturę. To prawda, to fakt, trzeba to robić. Ale z drugiej strony nie ratuje się człowieka. Nie ratuje się człowieka. Zobaczcie, jak długo świat zmaga się z pewnymi chorobami, na które nie ma lekarstwa rzekomo. My latamy w kosmos, my dotykamy Marsa,
Myślimy o Jowiszu, o jakichś innych cudach w Jankach. Natomiast to, co jest w gruncie rzeczy ważne, jest pomijane. Mówi się o tym, że człowiek za bardzo myśli o sobie, że jest egoistą. Myślę, że jest na odwrót. Świat zapomniał o człowieku. Nawet przykład. Mówi się o tym, że powinniśmy odchodzić od węgla. I uzasadnia się to ekologią. Słusznie. Tylko człowiek musi też pomyśleć o drugim człowieku. Dajmy na to mieszkańcy Śląska. Przede wszystkim jest tam duża tradycja węglowa. To po pierwsze. Po drugie, jest tam bardzo wysoki odsetek ludzi biednych. Wynika to z tego, że przywędrowali oni i ich bliscy, wcześniej przodkowie, na Śląsk w oczekiwaniu o pracę, w oczekiwaniu o to, że będą mieli pracę w górnictwie, w ciepłownictwie. Kopalnie zaczęły podupadać. Kopalnie okazywały się nierentowne. Nomen omen, tyle tam spółek, którym trzeba płacić od Solidarności po inne, że nie dziwię się, że to jest trochę nierentowne. Tam jest tyle związków zawodowych w jednej kopalni potrafi być, że nie dziwię się, a każdemu trzeba płacić. O tym trzeba troszeczkę pomyśleć. Moi drodzy, więc nie myśli się o człowieku. Najpierw trzeba pomyśleć o sobie. Najpierw trzeba pomyśleć, że zabraniając tym ludziom palić węglem, zabrania się według tradycji. Po drugie, to jest pod ręką. Tam jest to jest wyruch ich rąk. To jest też, wydaje mi się, na tamtym obszarze chyba tańsze, prawda? Więc i to jest takie polskie, tak? Zabrania się. Wiele jest takich przepisów, które są, można powiedzieć, chyba antyludzkie, mi się wydaje. No coś takiego na zasadzie jakby na przekór człowiekowi zrobione. Nieułatwiające wcale życie. Nieułatwiające. To jest takie po prostu dziwne. Myślę, że odpowiedź na to pytanie, co będzie, jak już się to wszystko skończy, jacy będziemy, jaki będzie świat, to jest odpowiedź moja: cisza, spokój, równowaga. I tak człowiek skupi się na sobie. Zawsze mówiłem wam, kiedy robiłem wizję na temat nowej Polski, że miałem wrażenie, że będzie wielu zajmowało się ziemią, własnymi ogródkami. Zauważymy, że był taki czas na ziemi, kiedy odebrano nam poprzez pracę. Zobaczcie, kiedyś to człowiek był człowiekiem nawet w pracy, a teraz jakieś podziały, kamizelki, na przykład są firmy, gdzie jest są kasty w pracy. I to można po kamizelce poznać, do jakiej ty kasty, w cudzysłowie, pracowników należysz. Do jakiego poziomu doszedłeś. Mało tego, praca, jak ja tu czytam nieraz niektórych komentarzy, po 12 godzin, po 18, jest to dla mnie przerażające. Dlatego, że to jest eksploatacja człowieka. I my, moi drodzy, zwrócimy na tą uwagę. Po tym wszystkim, co będzie, kiedy już się to wszystko skończy, człowiek zwróci uwagę na swoje dobro, na siebie. Wiele rozwiązań zdrowotnych znajduje się w przyrodzie. Wiele lekarstw mamy w przyrodzie. I taka to jest prawda, że te leki farmakologiczne niektóre oparte są naprawdę o wyciągi z roślin. Poczytajcie na ten temat, bo o tym się nie mówi. Z roślin. Tak, moi drodzy. Wiele leków ma wyciągi z roślin, tylko nie jest to opisane. Ale to są wyciągi z roślin.
Nie wiem, jak wygląda to technologicznie, ale to jest między innymi są wyciągi z roślin. I my do tego dojdziemy, my wrócimy do przyrody. Dlatego dla mnie te książki, które wam prezentowałem, dotyczące ziołolecznictwa, chyba wam prezentowałem, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Na pewno tą jedną tak, ale dotyczące ziołolecznictwa są cenne. Na przykład zielnik polski. On wygląda w środku w ten sposób. O, otworzyło mi się marchew zwyczajny na przykład. Prawda? Tutaj nie będzie takich nie wiadomo jakich zdjęć, ale są. Kalina karłowa. O, opisy. Zielnik polski. Drugą, którą sobie zakupiłem, jestem z nią zachwycony. Atlas ziół. Tu jest coś fantastycznego. To wygląda w środku w ten sposób. Na przykład pasternak zwyczajny, opis, zastosowanie, jakieś ciekawostki na temat pasternaka, fajne, dokładne zdjęcia. Atlas ziół. Ja to kupiłem, moi drodzy, za 29,95 jest na okładce. Ja chyba dałem o wiele mniej, chyba 19 zł. I trzecia pozycja, którą tak cenię, to jest magia polskich ziół. Zdrowie, odporność, uroda. Poznaj życiodajną moc ziół. Też fajnie zrobiona. Dzika róża na przykład. Prawda? Opisy, historia, jak to było kiedyś. Dziewanna. Jak wygląda dziewanna, proszę bardzo. O, tutaj Bylica Pospolita, jakie robić z napary, jakie robić nalewki, jakie robić lekarstwa. I my do tego wrócimy. Co będzie, kiedy już się to wszystko skończy? Cisza i spokój. Człowiek zwróci uwagę na siebie. Jacy będziemy? Zespoleni z sobą. Zespoleni z przyrodą. I człowiek człowiekowi nie będzie wilkiem. Nie będzie miał co zazdrościć, bo wszyscy będziemy równi. Nie będzie jeden miał więcej, drugi mniej, bo po prostu będzie biednie, ale będzie swojsko, po ludzku. To słowo po ludzku. I proszę mi nie pisać, że ja mówię o komunie. Jak nie masz pojęcia, o czym mówię, to wyłącz i przesłuchaj jeszcze raz. Nie o komunie mówię. Mówię po prostu o tym, że człowiek nie będzie człowiekowi złem, będzie bratem, że będzie po prostu dobro. Będzie po ludzku. Po ludzku. Jaki będzie świat? Słowo mi przychodzi zrównoważony. Świat będzie w równowadze. Świat wróci do równowagi. Tak. A teraz karty. Kroniki Akaszy. Pytanie. Jacy będziemy? To jest najważniejsze. Jacy będziemy po tym wszystkim? My jako ludzie. Jacy będziemy po tym wszystkim my jako ludzie? Jacy będziemy my jako ludzie po tym wszystkim? Będziemy szli do przodu. Odłóż na bok wszystkie twoje lęki i obawy. Idź po prostu własną drogą. Nasze lęki i obawy pójdą precz. Będziemy szli naszą ludzką drogą. Można powiedzieć, będziemy wolni, co? W tej karcie jest dużo wolności, w ogóle ta zieleń. Zobaczcie, ta gołość tej postaci oznacza, że człowiek będzie po prostu z tobą, nie będzie musiał udawać, grać kogoś, kim nie jest. Człowiek nie będzie musiał bać się jeden drugiego, nie będzie musiał obawiać się świata. Będzie po prostu taka wolność. I zobaczcie, ta postać patrzy wysoko w dal, do góry. Wielka nadzieja. Budowanie przyszłości. Myślę, że to będzie bardzo ważne. Kolejne pytanie. Czyli tutaj już odpowiedziałem. Aha, kolejne. Co z dolarem?
czy inwestować. Kiedy ja mówiłem o dolarze pierwszy raz, to był październik, grudzień 2020, że warto, wtedy on był chyba za 3,63 z tego co pamiętam. Było bardzo warto, ale uwaga, chcę powiedzieć, dalej warto. A wiecie czemu? Dlatego, że i to ja mówiłem w zeszłym roku, rok temu już, że dolar wywinduje się kosztem złotówki, euro. Mówiłem to rok temu, powtarzam cały czas, dolar kosztem innych walut, bo dolar jest walutą światową. Dolar jest walutą najpewniejszą. Chociażby się waliły inne. O, patrzcie, i ta mi myśl przyszła, że skoro tak mówię od roku, to znakiem tego coś się stanie w strefie euro. Padnie strefa euro. Ale to, padnie, musi paść. Wiecie, kiedyś może bym bał się tego upadku strefy euro, ale teraz sobie tak myślę, czy to jest troszeczkę potrzebne, by człowiek, by po prostu musi się coś stać, by człowiek się obudził z tego marazmu. By świat doszedł do tej równowagi, o której mówiłem przed chwilą. Musi być to tąpnięcie, to gruchnięcie. Musi być. Warto inwestować w dolara. Warto, warto, jeszcze raz, warto. Nie patrzeć na to, że teraz jakieś tam wahania czy coś. Dolar od 10 lat idzie w górę i to każdy powie. Dolar od 10 lat idzie w górę. Są wahania, ale zawsze on się ratuje. Zawsze. To, co stanie się w europejskiej polityce i gospodarce, wpłynie na euro. Po prostu załamanie z dnia na dzień. Kolejne pytanie. O! Tutaj, nim osoba odpowiedziała, to napisała tak. Moje zwierzęta są spokojne, jak pan mówi, a ja ufam im. No dziękuję serdecznie za to wtrącenie. Moje zwierzęta są spokojne, jak pan mówi, a ja ufam im. Pytanie, co pan widzi w branży rolniczej? Ja już powiedziałem. W wielu filmach to się sprawdziło. Między innymi, jak mówiłem o tym, że rolnicy wyjdą ze względu na ASF, na ulicę, ale mówiłem też o tym, że polski rolnik będzie wstrząśnięty pewnymi sytuacjami. To mówiłem na początku tego roku, pół roku temu. No i tak było. Susza, powodzie. Też będzie chodziło o środki unijne. Tutaj komisarz do spraw rolniczych, to chyba Polak, Wojciechowski, będzie musiał podjąć interwencję. Mam takie wrażenie, że polski rolnik, i to powtarzam wielokrotnie, poczuje się oszukany. Oszukany. Przyjdzie też załamanie jakiegoś sektora rolniczego i to będzie związane z zielonymi roślinami, ale o co tu chodzi, to nie mam pojęcia. Też pomoc polskiego rządu dla ptaków, dla drobiarstwa w Polsce. Próba wzmocnienia, zainwestowanie rządu w jakieś drobiarskie sprawy, rzucenie pieniędzy w ten sektor rolnictwa. Chciałbym, by, i proponuję to, i co zapamiętajcie, by rolnicy w Polsce, którzy są na południu Polski, wymienię województwa albo obszary, poczekajcie. Chodzi mi dokładnie o ten obszar, który teraz widzicie. Dokładnie o ten obszar. A w szczególności takie miejscowości i okolice Kolbuszowa, Mielec, Dębica, Jasło, Krosno, Rzeszów, Przemyśl. Trzeba się ubezpieczyć. Trzeba ubezpieczyć się od powodzi, od wody. Czuję duże niebezpieczeństwo.
rolnicy, bo tu o nich mowa, żeby się po prostu tutaj zabezpieczyli, ubezpieczyli te swoje, tutaj te obszary i domy. Woda. Woda będzie zagrożeniem. No, co widzę w branży rolniczej? Co branża rolnicza do końca tego roku? Co się szykuje jeszcze? Branża rolnicza. Co tam kroniki Akaszy? Zaufaj połączeniu. Zobaczcie. Ubezpieczenie daje zaufanie. Zaufaj połączeniu z twoimi duchowymi przewodnikami i z jedyną prawdziwą miłością. Co to znaczy? To znaczy, że to, co przed chwilą powiedziałem, jest zgodne z tym, co zapisane jest, przypuśćmy, wyroczni kroniki Akaszy. Zaufajcie temu, co powiedziałem. Warto się ubezpieczyć na tamtym obszarze od wód, powodzi. Brudna wody. Brudna woda. Nie wiem, dlaczego mi się tak skojarzyło. No, pomyślcie o tym, kochani rolnicy. Kolejne pytanie. Panie Nazar, ktoś mówi, że potrwa to wszystko jeszcze 3,5 roku z tymi szczypawkami, a potem będzie W. Co pan o tym myśli? Szybciej. 3,5 roku na pewno. O wiele szybciej. Po drugie, co ja o tym myślę? Trochę pytanie już nie na miejscu, dlatego że ja o tym mówię od dawna, od początku kanału, że Polska jest zagrożona. I chcę was do tego przygotować. Ja się w dalszym ciągu obawiam bardzo listopada tego roku. Nie wiem, czy to coś się takiego wydarzy, ale bo nie ode mnie to zależy. Przecież Hister trzykrotnie zmieniał daty wybuchu W. Ale powtarzam, lepiej być przygotowanym, przygotowywać się na to, co może nastać, niż aby to, co przyjdzie, zastało nas nieprzygotowanymi. Po to mamy rozum i rozsądek, by to wykorzystać. A potem będzie W. Ktoś tam mówi, tak, że 3,5 roku, a potem będzie W. Nic nowego. Od dawna o tym mówię. Pan tutaj jeszcze napisał, że ten ktoś uważa, że wojna będzie na całym świecie, w Europie, tylko ominie Polskę. No cóż, może nieeleganckie to, ale nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. Dlatego, że już nie trzeba jasnowidza, aby wiedzieć, że jeśli była wojna w Europie, to ona nigdy i obgarniała świat, czyli nazwijmy ją światowa, to ona nigdy nie omijała naszego kraju. Nigdy, bo nasze położenie geograficzne, polityczne jest takie, a nie inne. Jeżeli ktoś mówi, że będzie inaczej, to trzeba zadać pytanie, no komu służy i dwa, po co to robi? Trzy, czy naprawdę uważa, ktoś, kto takie twierdzenia ma, nie wiem, w jakimś programie, że społeczeństwo jest durne, że społeczeństwo jest głupie, że społeczeństwo jest nieoczytane? No chyba nie. Nie trzeba jasnowidza, by stwierdzić, że żadna z W, a tym bardziej światowych, czy ogarniających pół Europy lub Europę, no nigdy nie może ominąć Polski, dlatego że to się rozegra jakby starcie między cywilizacją wschodu a zachodu, a między nimi jest Polska. Nie ma innej opcji, by, no jak sobie wyobrażacie, stanie się coś w Europie, ktoś mówi, tak? Duże zagrożenie w Europie, no to przepraszam, co? Niemcy najadą na Francję, Belgię, Hiszpanię, Portugalię? Jeżeli są w NATO, są w Unii Europejskiej i niemiecka polityka jest już taka i zupełnie inna niż lata 30-40? No to chyba niewyobrażalne. Albo wyobrażacie sobie, że Belgia najedzie, nie wiem, na Francję, Hiszpanię, Portugalię, Niemcy? Albo Hiszpania czy Portugalia? No nie. Kto? No ze wschodu, tak?
Federacja Rosyjska po prostu zrobi starcie tutaj. A żeby. Słuchajcie, Polska nie jest celem. Polska już nie jest celem. Polska może byłaby celem w latach 90., kiedy jeszcze w orbicie tej wschodniej się w miarę jedną nogą znajdowała, ale teraz już nie. Polska opowiedziała się od wielu lat, taką politykę stosuje za Zachodem. NATO, Unia Europejska, różne inne współpracy, między innymi ze Stanami Zjednoczonymi. Polska już nie jest celem. Celem jest Zachód, tamtejsza technologia. Nawet nie chodzi o ziemię i ludzi. Chodzi o ideę zdobycia. Rozumiecie? O ideę zdobycia. Więc i nie wolno nam myśleć, i to jest podstawowy błąd, no, że my patrzymy na Rosję oczami Zachodu. Myślmy jak Rosjanie. Myślmy jak ludzie Wschodu o nas i o polityce Federacji Rosyjskiej. Jeżeli będziemy myśleć zachodnio, to po prostu to jest błąd myślowy. Trzeba myśleć tak jak oni, by ich zrozumieć. Tu nie chodzi o ziemię, ludzi. Jak ja słyszę takie rzeczy, że Rosjanom się nie opłaca okupować ziemię. Kto mówi o okupowaniu? Kto mówi o okupowaniu? Zobaczcie, co oni zrobili na Ukrainie. Zaatakowali Ukrainę w 2014 roku. Próbowali światu wmówić, że to nie oni. Po czym oddali tak naprawdę to dalej Ukraińcom, bo oni sobie stworzyli autonomiczne coś tam. Nieuznawane w całej Europie, w całym świecie normalnym. I zostawili ich w degrengoladzie wewnętrznej, jakie są, tylko postawili swoich ludzi. Marionetki Moskwy, które tam zarządzają. I tyle. I nikt nie mówi o tym, że tam się chleb rozdaje, coś się daje humanitarnego. Nie. Muszą sobie radzić. Nikt nie mówi o tym, że okupacja kosztuje. To jest mylne myślenie. To jest myślenie zachodnie. Trzeba myśleć po wschodniemu. A więc liczą się idee. Dlatego tu nie o Polskę będzie chodzić. Jak ja słyszę, że wszędzie się będzie działo, tylko nie w Polsce, to się zastanawiam, no, kto to mówi i czemu to mówi i czy to nie jakieś zaślepienie albo zamrotanie, nie wiem, alkoholowe, czy nie wiem jakie. Po co? Po co? To, moi drodzy, no to po prostu, no Polska jest na drodze. No trzeba Polskę walcem przejechać, żeby zdobyć tamte zachodnie tereny i po prostu ideowo zdobyć Zachód, tak? O to chodzi. Jeżeli coś się będzie działo na świecie i w Europie, to ono na pewno dotknie Polski. Dlatego co ja myślę? Co pan o tym myśli? Myślę, że o tym już mówiłem przecież już dawno, to po pierwsze. Po drugie, na pewno nie 3,5 roku problem ze szczypawkami, tylko w tym roku będzie kulminacja. Kiedy rząd upadnie, to będzie, poda się do dymisji, bo nie będzie w stanie rządzić. To jednocześnie będzie wielka histeria świrusowa w mediach. Będzie po prostu źle. I dlatego przez długi czas nie będzie kto miał podjąć rękawice do rządzenia i prezydent powie o kontynuacji działania. Dobrze, kolejne pytanie. Czy system Windows 11 jest dobrym systemem? Boże, po co ja to przeczytałem? A ja nie wiem, co to jest Windows 11. Muszę zobaczyć w internet. Dobrze, już wiem, ale przecież karty na poprzednie pytanie. Co ja mam o myśleć? Nie, co wy powinniście myśleć o tym, że to wszystko ma potrwać według kogoś 3,5 roku ze szczypawkami, a potem, że będzie W. Co wy o tym powinniście myśleć? Jak do tego wy powinniście podejść? Mentalność ofiary. Odzyskaj całą twoją siłę i umocnij się. To znaczy, ta karta mówi, przygotowywujcie się. Byście nie byli męczennikami tego myślenia. Że to daleko przed nami, że to kwestia dalekiej przyszłości, że jeszcze przecież, jeżeli kwestia dalekiej przyszłości, to się może wiele zmienić.
To jest jak wbrew pozorom bardzo mylne myślenie. Mało tego, musicie zdać sobie sprawę, ta karta o tym mówi. Odzyskaj twoją siłę i umocnij się. Że my nie możemy kontrolować tego, co nam się przydarza w życiu i co przydarzy się w przyszłości. Jednak musicie pamiętać, możemy kontrolować nasze relacje. W tym jest prawdziwa moc. W tym jest prawdziwa moc. Jeżeli w gruncie rzeczy, nawet jeżeli my, jeżeli byście, jeżeli my byśmy, bo słucha mnie ilu tutaj, no przypuśćmy 16 tysięcy jest tych subskrybentów, prawda? Ale to się zawsze mnoży razy 4 czy razy 5, no bo nie każdy, kto ogląda, subskrybuje. I teraz tak, no liczmy, że tych słuchaczy nawet by było 100 tysięcy. To, moi drodzy, to jest kropla w morzu. Nie uratuje, a spośród 100 tysięcy moje słowa do serca przyjmie 20 tysięcy. To jest kropla w morzu. To nie, nawet nie można mówić o tym, że uratuje tkankę narodu. O której mówił generał Skrzypczak, że trzeba ratować tkankę narodu i przygotować ją do ataku Federacji Rosyjskiej. Nawet to, co to jest 20 tysięcy? Ale wy jedno możecie zrobić, bo możecie mi nie wierzyć, możecie mi nie zaufać. Ale o jedno was proszę. O to, żebyście kontrolowali relacje, bo to jest prawdziwa moc. Czyli żebyście budowali jedność, jeden między drugim. To, o czym mówiłem, że kiedy nie będzie prawa, kiedy nie będzie przepisów, kiedy policja zajmie się bronieniem Polski, wojsko bronieniem Polski, to sąsiad twój będzie twoim głównym wrogiem. Sąsiad, któremu się podobałaś, on wiedząc o tym, że już nie przyjedzie policja, bo policja teraz broni granic, to on ciebie zaatakuje, żeby ci zrobić krzywdę, wiadomo jak. Jeżeli podobała ci jemu córka, on to zrobi. Jeżeli ci jakiś sąsiad, ktoś zazdrościł czegoś, co masz, on to sobie po prostu przyjdzie i pod bronią czy pod przemocą po prostu zabierze. Chodzi o to, by budować takie relacje, by to się nie wydarzyło. O to chodzi, a jednocześnie przygotowywać się. Tak. Powtarzam, to jest bardzo ważne. Co by wam kto o mnie nie mówił, bo oni próbując mnie obrzydzić, obrzydzają ten temat wojny, co jest najśmieszniejsze. 75%, 3/4 tych, którzy o tym mówią, to są ludzie, którzy sami się przygotowują do tego. Naprawdę. To po prostu czuję, to wiem, a jestem jasnowidzem. I teraz co chcę powiedzieć? Lepiej, żebyście byli przygotowani na to, co może nadejść, niż to, co może nadejść, żeby was zaskoczyło, nieprzygotowanych. Pamiętajcie o tym. Dobrze, co o tym, tu jest pytanie, czy system Windows 11 jest dobrym systemem? Czytam, Windows 11, wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows, zaprezentowana 24 czerwca 2021, jest następcą Windows 10. Aktualizacja do Windows 11 będzie darmowa dla posiadaczy wersji 10. Języki programowania C, C++, C Sharp i język Assemblera. Dobrze, kochani, myślę, że jeżeli to jest zaprezentowane 24 czerwca 2021, a mamy już sierpień, to już chyba to pytanie, odpowiedź na to pytanie sami znacie, że czy jest to dobre, czy złe. Ale co mi mówi intuicja? Bezpieczne, ale bezpieczne. Ty się pytasz, czy jest dobre, a ja odpowiadam bezpieczne, ale wkrótce, ja nie wiem, czy to jest odpowiedź na to pytanie. Wkrótce, ale taka mi myśl przychodzi, ten Microsoft, tak?
Microsoft ogłosi jakąś jakieś uzupełnienie albo coś technologicznie jeszcze lepszego, ale uzupełnienie jakby. A w niedalekiej przyszłości będzie nie wiem, czy to jest, to nie jest odpowiedź na to pytanie. Taktyczny atak na firmę Windows, Microsoft Windows. Firmę, która się tym zajmuje. Taktyczny atak hakerski. Taktyczny atak hakerski. O tym się będzie mówić. A. Czy system jest dobry? Odpowiedziałem bezpieczny. Nie wiem czemu, bo powinienem powiedzieć dobry lub niedobry. Powiedziałem bezpieczny. Odpowiadam tak, jak po prostu mi myśl przychodzi. Kolejne pytanie. Czy będą podczas kryzysu papierosy w sklepach? Ja powiedziałem, że może brakować kawy. Powiedziałem to wiele miesięcy temu, że może brakować kawy i ceny. I zobaczcie, wskazałem na początku filmu o Brazylii, o tym, co tam się dzieje, że wymroziło plantacje, że reszta jest do zniszczenia, że przewiduje się 70% plantacji kawy, że będą musiały być zamknięte. Są to straty nieodrobienia. Jeżeli chodzi o papierosy, czy będą papierosy w sklepach? Nie wiem. Przychodzi mi na myśl 50%. Ale pytanie. 50%, że wzrosną ceny papierosów? Niektórych do 50%? Czy że będzie 50% na rynku? Coś rząd będzie majstrował przy papierosach, w sensie skutkiem będzie wzrost ceny. I to będzie związane z jakimś ujednoliceniem rynku papierosowego? Jest coś takiego tytoniowego? Nie wiem. Coś dziwnego będzie. Ale czy będą podczas kryzysu wielkiego ekonomicznego papierosy w sklepach? Trzeba zwrócić uwagę na. Ja nie wiem, czy są. Bo ja nie palę papierosów, nie piję alkoholu w ogóle i nie palę papierosów. Nie lubię tego. Czy trzeba zwrócić uwagę na polskie. Jest coś takiego jak polskie przetwórstwo papierosowe? Jaka mi myśl przyszła? Że na to trzeba zwrócić uwagę. No aż wpiszę sobie w internet. Polski przetwórstwo papierosów. Nie, nie. Aha. Coś takiego jest. Przemysłu tytoniowego, czy coś takiego. Ale powiedziałem nazwę. Polskie Przetwórstwo Papierosowe. Moi drodzy. A może rząd będzie chciał zintegrować coś w ramach właśnie jakiegoś takiego projektu, żeby ujednolicenie ma być. Czyli słowo mi przyszło, żeby to było w polski przemysł tytoniowy, żeby był w ręku państwowym, no nie, żeby po prostu spółki, czy po prostu te firmy jakby były w jednym organizmie państwowym, tak to nazwijmy, w jakimś i to nie będzie złe, ale za tym pójdą ceny wzrosną. Ceny wzrosną papierosów. Papierosy będą. Ale wzrosną ceny.
Kolejne pytanie. Czy jest różnica między poczuciem a wizją? Bardzo duża. To pytanie jest trudne. Jest trudne, bo ja wiem, kto mówi, że ma poczucia. I teraz tak, pytanie, czy to słowo zastępuje słowo wizja, czy nie? Ale weźmy pod uwagę to. Poczucie. Można poczuć zapach czegoś, prawda? I teraz tak, jeden poczuje, że to ma zapach na przykład fiołków, drugi róży, a trzeci powie, że mu się kojarzy z cytrusami. Słowo poczucie jest jeżeli ktoś z przemyślenia używa tego słowa, po prostu, że nie ma wizji, a ma przeczucia, to oznacza, że to jest na takiej zasadzie, wiem, że dzwoni, ale nie wiem, który dzwon i z której wieży. To tak jak z zapachami. Poczucie zapachów, prawda? Bo zapach można poczuć. Czuję zapach tego i tego, prawda? Ale inny, chociaż jest z tego samego źródła, to poczuje zupełnie co innego. Wydaje mi się, że to słowo poczucie można rozumieć jako coś, co ma wskazywać na to, że jest to pewnego rodzaju ograniczenie, że nie jest to wizja, ale może ograniczenie i że to słowo poczucie jest związane z doświadczeniami tego człowieka, który czuje. Czyli on na podstawie doświadczenia życiowego i swojej wiedzy opisuje to, co czuje. Prawda? Czuje w sobie na przykład. Prawda? Chyba jest to związane z zapachem, bo ja wiem, że ten człowiek wącha ubrania i on rzeczywiście czuje. Wącha ubrania, czyli jest to związane z zapachem. Dobrym tropem chyba idę. Ale myślę, że to nie ja się na ten temat powinienem wypowiedzieć, bo ja mam tylko wizję, nie mam poczucia. Natomiast tutaj mogłaby być rozmowa między mną a tą osobą, która ma te poczucia, żeby zrozumieć. Czyli jedna strona i druga powinna się wypowiedzieć. Tak uważam. Czy jest różnica między poczuciem a wizją? Jest taka kwestia na przykład zapachu ran ojca Pio. To jest taki stygmatyk żyjący we Włoszech. Już święty chyba kościoła katolickiego. I kiedy ojciec Pio po śmierci przychodził do ludzi, to niektórzy czuli fiołki, niektórzy czuli zapach róż, a jeszcze inni zapach konwali. Natomiast najczęściej był to zapach fiołków. Czyli, a przychodziła ta sama osoba, a były różne odczucia. Prawda? Różne odczucia. On dawał ten znak jako święty, zapach. Tak jak na przykład święta Rita z Cassii, która jest symbolem, jest jej róża z kolcami, no to ludzie czują, jak ona odpowiada, jak tam ktoś modli się nowenną do niej, że Rita odpowiedziała, to niektórzy wokół siebie czują zapach róży. Taki znak z nieba, tak, że Rita wysłuchała i wstawiła się do Boga. Tak samo tutaj no te poczucia, czyli interpretacja tego, co się czuje, zależy od tego, jakie miał dane przeżycia człowiek, ten, który to czuje. Tak przynajmniej ja o tym myślę. Bo z wizjami nie jest tak. Z wizjami jest tak, że ja po prostu widzę, mam je w sobie, to jest jakby wiedza we mnie, stąd dana pani powiedziała, że mam dostęp rzekomo do kroniki Akaszy, że jakby szczytuję coś, tak? Ja mówię o tym, że często używam tego słowa światło, że to jest wiedza we mnie i ja po prostu wam przedstawiam tak, jak to widzę i nie miałoby to znaczenia moje doświadczenie życiowe, moja wiedza. Na przykład było pytanie o Windows 11. Nie mam o tym zielonego pojęcia. Dopiero się musiałem przeczytać, co to jest ten Windows 11. Ale jednak pewne kwestie ze światłem do mnie przyszły. Tak? Czyli, że bezpieczeństwo, czyli, że będzie atak na Windows, że Windows jeszcze coś doprowadzi do tego, że będzie uzupełnienie i będzie to dobre tego całego programu Windows 11.
że coś będzie dobrego jeszcze, że coś dołożą. I teraz, o, co będzie z jednej strony dla jednych płatne, a dla drugich bezpłatne, ale wersja standard, tak powiem, będzie bezpłatna, a premium, tak to nazwijmy, będzie płatna. No, tak czuję. I teraz słowo, prawda? Wizja. Właśnie wizja jest takim czymś, że ja opisuję to, co widzę, tak? Czyli bez interpretacji, bez analizy, tak jak widzę. Natomiast poczucie może być moim zdaniem tak jak z tymi zapachami, tak? Że jeden to, drugi to, zależy od doświadczenia, jakie kto ma. Jeżeli na przykład ktoś, nie wiem, więcej w swoim życiu na przykład poznał zapach fiołków, no to poczuł, że ojciec Pio do niego przyszedł w duchu, tak w cudzysłowie mówię, po wysłuchaniu modlitw o zapachu fiołków, a ktoś inny na przykład bardziej zna zapach, nie wiem, cytrusów, no to mu się skojarzyło z zapachem może cytrusów, chociaż zapachu fiołków, szczerze mówiąc, powiem, nie zna. Nie wiem, czy to jest do cytrusów podobne, czy nie, ale taka mi, po prostu takie porównanie, nie trzymajcie się tego ściśle, przyszło. Chodzi o to, że skojarzył ktoś sobie to, więc mi się wydaje, że poczucia są bardziej związane ze skojarzeniem czegoś, a wizja to wizja. Natomiast nie uważam się za jakiś autorytet tej kwestii, bo ja poczuć nie mam. Więc, a musiałby być ktoś, kto je ma obok mnie, żeby mógł porozmawiać na ten temat. Więc czy jest różnica między poczuciem a wizją? Uważam, że tak. Jeżeli przyjąć by, że poczucie jest, idąc tą myślą jak zapach, prawda? To ja bym powiedział, że no wiem, że dzwoni, ale nie wiem w którym kościele. A wizja to wizja, jest dokładniejsza i jaśniejsza. No tak przynajmniej mi się wydaje, ale mówię, nie uważam się za kompetentnego, żeby ex cathedra się tutaj wypowiadać. Czy ma pan jakieś wizje na temat UFO lub innej inteligentnej formy życia? Mam. Czy mam wizję na temat UFO lub innej inteligentnej formy życia? Mam. I to na przykład, zobaczcie, jest u mnie taka seria z Archiwum X, prawda? Z Archiwum Nazara. Wpiszcie sobie, moi drodzy, w wyszukiwarce jasnowidznazar.wizje w punkt. Wejdźcie, kochani, na kanał. Tutaj jest coś takiego jak główna wideo, playlisty, społeczność, kanały, informacje. Naciśnijcie playlisty i zobaczcie. Jest tutaj jak z archiwum Nazara. Prawda? Playlista. Wyświetl całą playlistę. I tutaj są filmy. Tragedia na Przełęczy Diatłowa, Tajemnica Przełęczy Diatłowa z archiwum Jasnowidza Nazara, odcinek pierwszy. Tajemnicze znaki na ciele wielu kobiet w Polsce z archiwum Nazara, odcinek drugi. Manuskrypt Wojnicza, rękopis Wojnicza, Wojnicz manuskrypt. Albo czaski, sparakas i inne tematy. Słuchajcie, jest to do odsłuchania. I tutaj jest odpowiedź na to pytanie, czy miałem jakieś wizje na temat UFO lub innej inteligentnej formy życia. Miałem. I tym się z wami, moi drodzy, podzieliłem. Z archiwum Nazara. Zachęcam was do odsłuchania filmów z tej playlisty. W ogóle do oglądania według playlist. W ogóle chyba będę chciał wam opowiedzieć o historii, jaką przedstawiła mi jedna z naszych koleżanek, widzek, opisała ją mi w rozmowie. Jeśli pozwoli, to upublicznie jakby przekażę wam treść tej rozmowy swoimi słowami, tak jak pamiętam, ale właśnie opowiadała mi pani Barbara historię swoją podczas spoczynku nocnego, kiedy obudziła się. Ona śpi też tak jak ja ze zwierzętami, tylko koty w nogach, psa obok. Najczęściej nie ma męża, bo mąż jest w delegacji. Jeździ po prostu na tirach.
Mateusz i opowiadała mi, że obudziła się raz i w nogach jakby swojego łóżka widziała dwie postacie z dużymi oczami, takimi czarnymi, w których ona się odbijała. Widziała stojącego psa, który nie mógł się ruszyć. I ona sama była jakby w takiej, opowiadała mi ona bańce, że krzyczała, bo jej matka była żywa osoba, ale starsza już po 70, ale dość energiczna, była za ścianą. I ona po prostu się tak nawet nachylała, krzyczała, próbowała walić w ścianę, ale czuła, że jest w bańce, że nikt nie słyszy, ale widziała psa, który jakby zastygł w szczekaniu w miejscu, jakby zastygł, był nieruchomy, stał na czterech łapach nieruchomy na łóżku i te dwie postacie. I powiedziała, że opowiedziała mi później całą historię. Ja robiłem wizję jej, ona była na statku, opowiadała mi, jakie światła widziała. Wielu sobie wyobraża, że tam na tym statku miała. Że widziała jakieś przyciski, że powinny być jakieś przyciski, jakieś mechanizmy, komputery, nic takiego ona nie widziała. Widziała właśnie dużo światła białego, które nie raziło w oczy i w ogóle zero przycisków, zero, zupełnie nic nie było. A była czuła na statku, że to miało okrąg, ona się musiała rozebrać. Opowiadała mi, ja wam o tym opowiem i opowiem wam, co z wizji wiem. Co widziałem, co te istoty chciały? Może właśnie z serii z archiwum Nazara. Jest bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy. Zachęcam Was do przesłuchania najpierw tej playlisty, a później, jeżeli chcecie, piszcie, czy chcecie w ogóle to archiwum, czy chcecie taki temat, żebym podjął, to piszcie mi w komentarzach. To po prostu taki film zrobię. Opowiem w szczegółach, jak będę pamiętał i będę ją prosił, żeby mi przypomniała niektóre rzeczy, to wam po prostu, moi drodzy, opowiem. Bardzo ciekawa sprawa, a jeszcze ciekawsze jest to, co wyszło z wizji. Co te istoty chciały, co przekazały i dlaczego ją wybrały. To jest bardzo ważne. Tak, no nie będę nic zdradzał, bo już za dużo bym powiedział, ale no jest to bardzo ciekawe. Dla mnie osobiście też było ciekawe. Także pytanie, czy ma pan jakieś wizje na temat UFO? Tak, lub innej inteligentnej formy życia? Tak. I kolejne, ostatnie pytanie. Czy robił pan kiedyś wizje po alkoholu? Jakie były tego efekty? Kochany, przyjacielu drogi, ja powiedziałem już nieraz, ja nie palę papierosów. Nie piję alkoholu i nigdy w życiu nie smakowałem narkotyków. Po prostu nie lubię tego. W ogóle nie lubię piwa nawet. Jeżeli już, to musi być coś smakowe. Czyli na przykład te smakowe piwa to mają 0%. I najkochańszy smak mój to jest arbuz. Aha, i jeszcze nie wiem tylko ile to ma procent, czy w ogóle ma. To jest piwo Karmi. Bardzo lubię to piwo. Teraz weszło nowe, chyba o smaku kawy. No dobrze, moi drodzy, jeśli pozwolicie, to na koniec karta. Miałem stawiać przy każdym pytaniu karty, zapomniałem, wybaczcie mi. Ale na koniec chyba to wszystkie sprawy. Wyłączę się na chwilę. Ja zrobię takie luźne wizje, bo chcę wam przekazać trzy luźne moje przekazy. Bez pytań. Bez pytań. Wyłączę się na chwilę. Dajcie mi te 10 minut ciszy. Jestem. Co mi przyszło na myśl? Co sobie zapisałem? Ktoś się pytał o dolara, a ja powiem tak. Nie zapomnij o srebrze. Srebro będzie miało swoją wartość. Już pewnie teraz ma. Ale będzie jeszcze wyższa. Pamiętajcie, jestem jasnowidzem. Ja mówię o przyszłości. Srebro będzie gorączką złota.
Dojdzie, też poczułem do takich, bo pytaliście się i to zawsze muszą paść pytania, tak? Więc w kontekście tych pytań, jakie zadaliście do tej serii 100 pytań do Nazara, tylko mogłem się poruszać, bo muszę sobie jakieś wątki przedstawić, jakieś pytania. Dojdzie do rozruchów społecznych w całej Europie. Ja mówiłem już o tym, mówiłem w wizjach o tym na ten rok. Wizjach grudniowych, 2020 styczniowych, w marcu 2021. Dojdzie do społecznych rozruchów w Europie. Proszę posłuchać, niezwykłych strajków, rozruchów społecznych. Lex Osocza, blisko jest, blisko, naprawdę blisko. I tutaj dotykamy tej, w końcu zrozumieją, że chodzi też o warianty regionalne. I to będzie chyba polski lek. Jejku, jeszcze to ważne pytanie, zapomniałbym. Tutaj ta pani wiceminister od Gowina odchodzi. Czy to doprowadzi do upadku rządu? Poczekajcie chwilę, muszę się nad tym zastanowić. Czy to doprowadzi do upadku rządu? Taka mi myśl przychodzi, że albo ta pani powróci na stanowisko, albo po prostu. Premier Gowin będzie miał szansę jeszcze kolejną osobę wstawić na to miejsce. To nie doprowadzi do wielkiej katastrofy politycznej, jeszcze nie teraz. Ale Gowin gra, bo Gowin już by mógł wstawić kogoś na to miejsce. On już by było mu mówione o tym. Takie mam światło, taka wizja. Natomiast on chce ugrać coś politycznie i medialnie. Wiecie, co ja myślę? Wiecie, jakie mi światło przychodzi? Że on chce się Gowin pokazać opozycji. I wiele takich jeszcze wydmuszek będzie miał w rękawie. Opozycji jako ten, który Gowin wie, że Zjednoczona Prawica i PiS się sypie. Gowin wie, że jak oni odejdą, już nigdy do władzy PiS nie wróci. Nie będzie w stanie. Gowin wie, że musi pokazać się z dobrej strony opozycji, by kiedyś z nią współpracować. By mieć zasługę na opozycji. Stąd ta gra. Bo on mógłby już wstawić kogoś na miejsce tej wiceminister. To jest gra. Wobec opozycji. Tak jakby chciał się pokazać, że ja jestem tym, który w szachu trzyma Kaczyńskiego. Jestem tym, który może doprowadzić do rozwalenia rządu, a więc liczcie się i ze mną. Gowin chce ugrać na dwóch frontach, opozycji i rządowym, jeszcze coś. Gowin myśli, a to się nie uda, ale Gowin myśli, że jeśli by upadł rząd Zjednoczonej Prawicy, to w ramach opozycji obecnej w Sejmie można by było powołać nowy rząd, ale powtarzam, to się naprawdę nie uda. I nie dlatego, że jestem za rządem, mówię to, co mi przychodzi na myśl jako jasnowidzowi. No to się nie uda. Chociażbym kciuki trzymał. No się nie uda. Ale Gowin o tym nie wie, no bo przecież nie jest jasnowidzem. I teraz tak. On myśli, że się uda i chce. Próbuje jako jasnowidz wejść w jego myśli. I chce zdobyć sobie już teraz sojuszników na opozycji. Na zasadzie, to ja jestem tym, który cały czas punktuje i uderza, dźga Kaczyńskiego i PiS. A z drugiej strony, to nie doprowadzi do upadku rządu. Powiem wam coś. Zjednoczona Prawica będzie bardzo bać się września. Ale
projekt. Ja nie wiem, takie mi słowo przychodzi. Nowelizacja Nowego Ładu. Zmiany w projekcie Nowego Ładu. Nowelizacja Nowego Ładu. Zmiany. I taka myśl kolanem, ale rząd przepchnie pewne rzeczy. Bo z drugiej strony Kaczyński będzie chciał pokazać Gowinowi, że on nie musi mieć jego głosów. Raz się Kaczyńskiemu uda, drugi raz nie. Bo Kaczyński nie bierze pod uwagę jednego, że póki co po cichu siedzi jeszcze Ziobro, ale Ziobro jest ugrany z Gowinem. Czy ja jako jasnowidz mogę wszystko zdradzać, co już wiem? No, niech się do mnie ludzie z rządu zgłoszą. Niech się politycy PiS-u zgłoszą. Powiem wam, co się szykuje, jakie mają plany. Póki co, to żeście na mój kanał nałożyli szklany sufit, że nie może się rozwijać. Pewne instytucje mnie zaszachowały. Mój kanał. Chcecie się dowiedzieć? To się oficjalnie skontaktujcie. Tyle, moi drodzy. Ale wiele rzeczy teraz mi jako jasnowidzowi na myśl przyszło, co naprawdę Gowin i Ziobro planują i jak to wszystko. Wiecie, ja wam coś powiem. Ja swoje poglądy polityczne zostawiam za drzwiami tego gabinetu. Zdziwieni byście byli, jakie mam. Ale ja dobrze życzę Polsce. A dobrze życząc Polsce, życzę jej po prostu, by miała rząd. Czy to byłby rząd PiS-u, czy rząd Zjednoczonej Prawicy, czy PO, SLD, po prostu rząd. A obawiam się, a nawet jestem tego pewien, że jeżeli ten rząd upadnie, my rządu nie będziemy mieć. Będziemy w strasznej sytuacji. I tego się bardzo boję. A mówię, życzę dobrze przecież Polsce. Więc muszę życzyć dobrze prezydentowi, premierowi, rządowi. Jak tego nie rozumiesz, hejterze, i myślisz, że ja jestem propisowski i będziesz pisał, że jestem propisowski, to sobie, gówniarzu, zapamiętaj jedno. Ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Ja kocham Polskę i kocham ten kraj. I sobie zapisz to dużymi literami. A druga sprawa, jeżeli kocham, to życzę dobrze. A w bagno polityczne bardzo łatwo wejść, ale z bagna się nie wychodzi. Moi drodzy, co o tej całej sytuacji z Gowinem powiedzą karty kroniki Akaszy i z tą wiceminister? Co o tej całej sytuacji? Dlatego mówię, chcecie informacji rządowi? Kontaktujcie się. Proszę bardzo. Teraz pytanie, co kronika Akaszy powie o tej sytuacji z Gowinem? O tym odejściu tej wiceminister, tym co to się szykuje? Co to się szykuje? Cud. Otwórz się na boską energię i pamiętaj, jaki jesteś wspaniały. Słowo cud. Ale czym jest cud? Cud, po pierwsze, jest potwierdzeniem boskiej, nie wiem, wszechświata obecności w naszym życiu. I druga rzecz, jest znakiem, że wyższa moc z nami współpracuje. Co to oznacza? Co się stanie? No nic się nie stanie, to co powiedziałem. Dalej będzie współpraca. Albo nowa osoba wejdzie na to stanowisko od Gowina, albo wróci ta kobieta. To co powiedziałem, bo to jest cud. Ta karta ma nazwę cud. Jest jakiś cel w tym wszystkim. Bo z intelektualnego punktu widzenia, to przecież jasno możemy zrozumieć,
że człowiek jest istotą wieczną. Ja na swoim kanale poruszałem tematy o reinkarnacji. Człowiek jest istotą wieczną, z duszą wieczną, dążącą do spełnienia jakiegoś celu, jej celu. Tutaj jest cel. To, co powiedziałem, Gowin realizuje plan. Gowin realizuje plan. Moi drodzy, nic strasznego się nie zdarzy. Jeszcze nawet we wrześniu, chociaż będzie rząd Zjednoczonej Opozycji znowu szafowany przez Gowina. We wrześniu. To będzie dotyczyło jakiejś nowelizacji Nowego Ładu, czegoś, jakiegoś projektu z Nowego Ładu. Będzie szachowany. Ale nic się złego nie stanie. Bo Gowin musi grać na dwa fronty. Opozycji i rządu. Musi. Druga sprawa. Tym, który gwóźdź do trumny da, to nie będzie Gowin. To będzie Ziobro. Przekonacie się. Moi drodzy, a na koniec karta dla was. Karta od z Kroniki Akaszy dla moich widzów i widzek, które wytrwały ten długi, najdłuższy chyba na kanale film. Godzina 43, 45 będzie pewnie ten film. To bardzo długi jak na mój kanał. Moi drodzy, no ale z wami fajnie się rozmawia. Kochani, przekaz dla was z Kroniki Akaszy, dla tych, którzy wytrwali od początku do końca, którzy od początku do końca obejrzeli ten film. No i to jest ta karta, o której mówiłem i która była na początku cudowna. Energetyczne więzy. Łączy nas jakaś sieć. Energetyczne więzy. Piękna karta. Zobaczcie. Jaki dobro bije od tej postaci w ogóle z tej karty, z tego obrazu. Przecinając energetyczne więzy, które dłużej nam nie służą. Coś nam nie służy. Kochamy siebie, bo robimy coś dobrego dla siebie. Wnosimy coraz więcej miłości do siebie, dobra w nasze życie. Miłości w naszych związkach nigdy nie ubędzie i zawsze jest za mało, prawda? Jedyne, co się zmniejszy, kiedy te poprzecinamy więzy energetyczne jakieś złe, to nasz ból, zmniejszy się nasz lęk, zmniejszy się nasze błędne postrzeganie, jeżeli, bo jesteśmy na kanale, czyli jeżeli jakieś kanały nam nie służą, jakieś rzeczy, po prostu omijać wielkim łukiem, jak gdzieś jest ścieg, to tam nie wchodzić, bo się można ubabrać błotem. Pamiętajcie, że wszystko, co jest zakodowane w naszym polu, jest jak bolesne jakieś doświadczenia, jak ślady karmiczne jakieś, jak jakieś emocjonalne ciało bolesne. Jakieś systemy, nie wiem, wierzeń. To wszystko będzie miało wpływ na nasze aktualne przeżycie. Myśląc o kimś lub decydując się na rozmowę z jakąś osobą, zawsze wyrażamy jakąś intencję połączenia się z jej polem energetycznym. Jeśli nasza emocjonalna relacja z tą osobą jest niezrównoważona, pozbawia nas siły, na przykład właśnie mówię, babrzemy się w jakimś gównie energetycznym, w jakimś ścieku. To jakie energie są? Ja omijam takie kanały. Staram się, żeby u nas na kanale były fajne komentarze, miłe. Te ściekowe po prostu kasuję, tak? Tu musi być miła atmosfera, bo ja tego chcę. Ja jestem twórcą tego kanału. I ja tak chcę i tak będzie. Bo myślę o waszym dobru, o to, żeby tutaj była dobra energia. A jeżeli wchodzimy w ściekowe coś, no to zaczynamy wyzwalać energię mogącą wywrzeć na nas jakąś negatywne wpływy, prawda? Gdy jakaś druga strona jest z nami emocjonalnie związana, to może nam albo pomóc, jeżeli jest to dobre, jeżeli jest fajnie, jeżeli miło się czujemy, albo zaszkodzić. Aby wyrobić sobie takie pojęcie na temat tych energetycznych więzów, bo taki jest tytuł tej karty, do czego to porównać? Do takiej jakby niewidzialnej pępowiny, nie?
ale mającej co? Rzepy na obu końcach. Połączenie za pomocą rzepów powstaje tylko wtedy, gdy dawca i gdy biorca mają istniejącą wcześniej ranę. Dokładnie ranę pasującą do rzepów drugiej osoby. Umożliwiające tego typu połączenia rany mogą pochodzić od innych osób. To mogą być twoi rodzice, to może być twój współmałżonek, to może być nawet dziecko, współpracownik, przyjaciel. Mogą też wpływać te osoby na nas w taki właśnie sposób, o którym powiedziałam. Też te poranienia mogą wypływać ze wcześniejszych, jak i z poprzednich życia przeżyć. To są te ślady energetyczne. Nie wiem, jak rana odniesiona w walce, na przykład spalenie na stosie, bycie ofiarą jakiegoś zła, zdrady nawet. Trwałe więzy mogą również powstać na skutek wypadków, rozwodów, śmierci, jakichś traumatycznych doświadczeń. Więzy, energetyczne więzy, więzy karmiczne oraz energetyczne powiązania zmienionych relacji, zmienionych wcieleń, zmienionych doświadczeń nawet tego życia. Coś takiego sprawiają, że człowiek się czuje gorzej. Obniżają, nie wiem, naszą częstotliwość. Wielu z was tam użyła słowa wibracje. No to obniżają te wibracje, nie? Uniemożliwiając manifestację związku o wyższej wibracji, nie? Tak, kochani, taka jest ta karta. Taka rada. Codziennie przed snem zamknijcie sobie oczy i dokonujcie takich codziennych odcinań, tych połączeń, które pozbawiają was energii. Róbcie to codziennie. Taka, niech to będzie wasza rutyna, wasza praktyka. W ten sposób nauczycie się rutyny i że nie pominiecie żadnego z powiązań. No, jest problem. Jest problem nieraz, bo nieraz nasze ego nie chce pozbyć się jakichś tam powiązań, więzów. Nawet jeżeli nas ograniczają. Bo wiecie co? Ego. Ego uwielbia, gdy jakoś grzęźniemy w dysfunkcjonalnych uwarunkowaniach. Zwróćcie uwagę na wasz upór, na wasze upory. Jeżeli doświadczacie tego, szczególnie kiedy właśnie zamkniecie te oczy przed snem i będziecie odcinać te więzy, które wam szkodzą, więzy z danego dnia. Złe więzy pozbawiają pozytywnej energii życiowej. Dobre więzy budują człowieka. Z miłością uwalniajcie się od wszystkich złych powiązań, które wam nie służą. Które wam nie służą. Łączcie się i wiążcie z tymi, którzy służą i z tymi rzeczami, które służą, które są dobre, które budują, które przygotowują na przyszłe doświadczenia. Wydaje mi się, że jasnowidzenie jest taką formą dobra, bo przynajmniej ja staram się zawsze to robić, żeby to jasnowidzenie nie było do budowania mojej chwały. O, to się sprawdziło, to, znowu to, tamto. Nie o to chodzi. Tylko o to, żeby ludzi przygotować do pewnych wydarzeń. Przedstawiając im przyszłość, można przygotować. To, co powiedziałem dzisiaj o południu Polski, co tam powinni rolnicy zrobić. Zobaczcie, przepowiedziałem na prawie miesiąc przed tornadem, użyłem nawet tego słowa, trąby powietrzne nad Nowosądecczyzną. To przepowiedziałem. To tak wygląda, jakbym się z wiatrem umówił, nie? To przepowiedziałem. I można było się przygotować? Można. Kiedy mówiłem o palladzie, można było zdobyć kasę za pallad? Można było. Jeszcze wtedy nie było boom na pallad. Nawet nie wiedziałem, co to jest ten pallad. Mówiłem o rtęci, mówię teraz o srebrze, mówiłem o dolarze.
Jasnowidzenie jest po to, by pomagać. To są dobre więzy, które zachowajmy między sobą. Ściskam was bardzo serdecznie. To prawie dwugodzinny film. Jak nigdy. No ale tyle chciałem powiedzieć. Ściskam serdecznie. Życzę wam udanego weekendu. Jest już 6 sierpnia. Chociaż nagrywałem to 5 sierpnia. Z 6 sierpnia. Dobrego weekendu. No i co? Film zacząłem w czwartek, skończyłem w piątek. Taka więź między czwartkiem a piątkiem. Energetyczna więź. Wszystkiego dobrego. Za waszą obecność, za każde dobre słowo, za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę. A jeśli nie subskrybujesz, zasubskrybuj, a więc za każdą subskrypcję. Dziękuję. Chylę czoła przed wami. Szanuję was. Wszystkiego dobrego. Wiele, wiele dobra. O, zobaczcie Maksimima. Na koniec. Już dawno go nie było. Maksiu ze swoim, tutaj ze swoją zabawką. Śpi sobie moje dziecko. Tak? Powiedz pankom dobranoc. Mówimy pankom dobranoc? Mówimy pankom dobranoc? Mówimy pankom dobranoc? Mówimy pankom dobranoc? Mówimy. O, i on tak śpi pod kołdrą. Tak? Śpi? Śpi? Pan przeszkadza, co? Tak? Uszatku ty mój, kocham cię, Maksysiu. Dobranoc, kochani, wszystkiego. Znaczy dobranoc, dla mnie dobranoc, bo jest 10 minut po północy. Piątek się dopiero zaczął. On już idzie pod kołdrę do siebie, niuniu, robić. Kochani, naprawdę wszystkiego dobrego i trzymajcie się, nie dawajcie się złu. Wszystkiego dobrego. On tutaj ma swoją zabawkę, to jest taki jego krecik, on z tego nie zaśnie. Wszystkiego dobrego.